Siema, siema widzów, witam cię, tak jak obiecałem, tak jest. Jest film z newsami, czyli z przedziałami. Oczywiście zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej. Ostatnio wbiliście lajki, to tym razem też bijcie 20 tysięcy lajków i będzie kolejny film z newsami. Pierwszy news, taki chyba pozytywny, to jest to, że na Gazecie Wyborczej oraz na Vibes to pierw zobaczyłem, że Gimper został uniewinniony, jeżeli chodzi o stalking Atora. Cytując, wymieniając liczne tytuły internetowych filmów, sędzia oceniła, że miały one charakter prześmiewczy. Jednak nie jej rolą jest oceniać ich poziomu. Podczas ogłaszania wyroku sędzia często zwracała się do obecnego na sali Woźniaka. Nie można mówić o naruszeniu prywatności, bo jest pan osobą publiczną. Woźniak uznał, że prokurator, który postawił zarzuty, nie przyłożył się do sprawy, chociaż to prokurator oskarżył działowego. Dowiadujemy się też coś, czego ja nie widziałem, czyli to, że rok temu Gimper też przegrał z Woźniakiem sprawę w sądzie, jeżeli chodzi o właśnie cywilną sprawę. Ciekawe, czy teraz Gimper się jakoś na to wypowie, no w sumie to są newsy z internetu. Ciekawe, czy je poda, czy nie? Zobaczymy. Z takich szybkich i typowych newsów, ja mam wrażenie, że zawsze jak robię newsy, to zawsze jakiś nowy produkt jest, lub przynajmniej parę produktów influencerów. Choco Cup ekipa jest nowe. Freeze napisał, że jest dobre podobno, no ale wiadomo, że tak napisze. I chyba to jak Reese's będzie smakowało, nie? Tak wyszło na Twitterze. No i też Kizer z krem kokosowo-bugatowy z wafelkami wypuścił, więc... Wow, mega. Już te wszystkie produkty influencerów trochę na mnie robią wrażenie jak to, że nie wiem, koszulki jakieś wypuszczają, czyli żadne. A mówiąc o Freezie, to złożył on bardzo ciekawą ofertę Mortalciowi, w sumie to całemu Gen Z, bo Mortalci napisał na Twitterze, że 95 dni do końca daily, czyli 311 filmów z 406 filmów zrobione. Najpierw Freeze wrzucił tutaj jemu odpowiedź, daje każdemu z Gen Z 50k zł, jak zrobicie drugi rok daily. Później dał oficjalną ofertę. Dobra Gen Z, mam dla was oficjalną ofertę za kolejny rok daily, każdy z was zostaje po 100 tysięcy złotych, pod warunkiem, że filmy będą takie jak teraz lub lepsze. Kania to zacytowała, czyli członek Gen Z, napisała: moje serce mówi o tak, moja psycha mówi błaga mnie. Czyli raczej to nie jest opłacalny deal dla Gen Z, zgaduję, że każdy już tam jest nastawiony, że po tym całym daily tworzą własne kanały i zobaczymy jak im to pójdzie, aby nie jak ekipowiczom niektórym. Karol po jakimś czasie, jak dostał większy troszeczkę backlash za to, że takie oferty im publicznie składa, a nie prywatnie, to napisał, a tak szczerze to spokojnie, sam na ich miejscu bym nie wziął takiego deala. Rozwinął się dużo bardziej niż te 100 tysięcy złotych. Mamy super plan na to wszystko. Daily raczej nie będzie. Będą często filmy, ale daily już nie. No w sensie nie na jednym kanale. Czyli tak jak mówiłem, planują już pomału otwierać wszyscy swoje kanały, nie tylko Mortalcio i Kartoni, z tego co pamiętam, tylko na razie mają. Zobaczymy jak im to pójdzie. Biorąc pod uwagę działania tej ekipy Holding i tak dalej, to jakoś kurde pesymistycznie jestem nastawiony, ale oby im się tam wiodło. A nawiązując do Gen Z i Freeza, Freeze też wrzucił Twitter, że nawet kliku powinno dać się obstawić, czy Gen Z danego dnia się spóźni z odcinkiem, czy nie. Czyli taki żartobliwy tweet, że haha, Gen Z się często spóźnia. Co ciekawego, Betlik to zobaczył i odpowiedział. I faktycznie wprowadzili taką opcję, że można sobie obstawiać, czy Gen Z się spóźni, czy nie. I tam inne jakieś duperele, więc bardzo dobry zabieg marketingowy mi się wydaje. A teraz takie bardzo pozytywne wiadomości, czyli Lasu Cheeta. I Lasu Cheeta, pozytywne wiadomości, to się nie łączy, ale jednak się łączy. Bo jej tak znane patologiczne live'y, gdzie dzwoni i wrabia ludzi, troszeczkę przekroczyły granice, gdyż na tych live'ach podrabiała się pod jakąś tam prowadzącą radia Złote Przeboje i udawała, znaczy wkręcała ludzi, że to nie jest żart i w ogóle, że wygrali, nie wiem, na przykład, nie wiem, do Stegna wycieczkę i tam inne duperele. Dzień dobry, nazywam się Anita Gargas i dzwonię z radia Złote Przeboje. Właśnie tutaj pani jest na wizji u nas w radiu na żywo. Nasi słuchacze właśnie panią teraz słuchają i... Pani właśnie w tym momencie wygrała wycieczkę do Stegny na plażę. No i właśnie po tych jej prankach, jak to bardziej na TikToku wiralowało i w ogóle, to Złote Przeboje skomentowało. Pierw skomentowało chyba prześmiewczo, że 100 tysięcy ona im wisi, czy coś takiego. Dlatego Vibes odezwało się do Złote Przeboje, aby dali swoje oficjalne stanowisko. Gdzie dowiadujemy się, że Radio Złote Przeboje wysłało Lasu Cheecie wezwanie przedsądowe do zaniechania naruszeń dóbr osobistych spółki. Czyli żeby przestała po prostu to robić. Czyli jeżeli dalej to będzie robić i podszywać się pod Radio Złote Przeboje, to wtedy będą jakby prawnie to rozwiązywać. Więc w sumie to nie aż takie pozytywne, ale jednak może ogarnęła troszeczkę, że ej, nie do końca mogę robić wszystko w internecie. Z takich mini newsów dowiedzieliśmy się od Fagaty na filmie z Patrycją Mołczanów, że podobno Julia Żugaj nie jest taką cukierkową, jak się wydaje w internecie i ją najmniej lubi z Teamu X2. A z drugiego? Z drugiego Julka Żugaj. Julka, tak? Tak, bo uważam, że nie jest taką osobą cukierkową na żywo, jak w internecie po prostu.
To był mój taki personalny news, bardzo mnie to wzruszyło. Nathan Marcoń, czyli osoba, która najszybciej chyba zrobiła tak duży regres w swojej karierze i wystarczyło tylko rok mieszkania w Warszawie. Przepraszam, miesiąc. O miesiąc mieszkał w Warszawie i już się zmienił o 180 stopni. Było mu przez dłuższy czas zarzucane, że jest rydziarzem, ale on się wypierał i prywatnie, jak i publicznie. No i w końcu nadeszła konferencja, gdzie on został ogłoszony, no i brał udział w konferencji, no i też bez takich pytań się nie obyło. Jego przeciwnik zasugerował, żeby zrobił testy. On rzucił taką głupią ofertę, typu, żeby federacja mu zapłaciła oraz żeby jeszcze jego przeciwnik mu dał swoją garzę. No i co ciekawe, na to się zgodził. I jego przeciwnik, i Boxer, żeby mu dać bardzo dużo pieniędzy, po czym on stwierdził, że mu się to nie opłaca. Na wywiadzie wytłumaczył, o co mu chodzi. Chodziło mu o to, że podobno przez to, że nie robi tych testów i jest to taki dalej, wiecie, a nie wiadomo, czy wierzę, czy nie, to podbija mu zasięgi. Podbija mu zasięgi to, że ludzie go hejtują, że jest rydziarzem i dlatego podobno mu się nie opłaca po prostu oczyścić się z tych wszystkich zarzutów, skoro takim jest naturalem. Steryt, ale takie wyzwiska na tak wymagrą ścianę, to i tak będą wyzwiska steryt. I z automatu, jak ktoś tak mówi, moje TikToki się wybijają. I właśnie przez to o mnie się dowiedziało dużo moich widzów i tak mi właśnie rosną social media, a dla mnie ważniejsze od pieniędzy są social media. A tą kwotę to sobie wydawałem się, że Boxer walnie 100 tysięcy nawet. Teraz byś się zgodził? Tak. Później na Instagramie dodał posta, gdzie w sumie to powiedział, że okej, dobra, jednak zrobię testy na własną rękę i za darmo. Nie wiem, no nie rozumiem tego człowieka. No, w sensie wiadomo, że jeszcze dodał, że za 3 tygodnie zrobi, czyli jak mu, nie wiem, zejdzie pewnie wyniki czy coś. No ogólnie bardzo słabe. Dostał ofertę, żeby dostać pieniądze, plus jeszcze opłacanie federacji tych całych testów, czyli by były to testy pod nadzorem. To powiedział, że mu się to nie opłaca, ale za to teraz daje znać, że mu się opłaca zrobienie prywatnie takich testów bez nadzoru. Ciekawe dlaczego. Jeszcze za darmo. Bardzo duży farmazon. Ja na Twitterze w sumie dałem tweeta, że ostatnimi czasy Nathan Marcoń jest większym farmazonem niż Fagata i zobaczymy, jak się sprawa rozwinie. Czy Fagata będzie na gorsze, czy na lepsze, czy Marcoń będzie na lepsze, czy na gorsze. A teraz na koniec, ale nie najgorsze, czyli to, że Majewski w końcu się wypowiedział o Fame Ma w 20-minutowym stories na Instagramie, gdzie możemy się dowiedzieć, że podpisując kontrakt z Fame Ma, był w złym okresie życiowym. Jak wiecie, kontrakt z Fame podpisałem w okolicznościach dla mnie bardzo trudnych, kiedy już naprawdę było ciężko w moim życiu. Rozstawałem się wtedy z Maritą i to było poważne rozstanie, poważne chęci rozstania. Mieszkałem w hotelu, piłem. To, że wiele razy dostał fake info od Fame Ma, że ma walczyć z Parisem, czyli jego wymarzona walka, po czym dostał info, że jednak z Dubielem, którą też zaakceptował, po czym włodarze mu znów obiecali Parisa, po czym nic ani z tego nie wyszło. Potencjalnych przeciwników. No oczywiście miał tam być na początku Paris, tak, z naszych wstępnych ustaleń i marzeń. Oczywiście do niego nie doszło, więc moja motywacja nieco zmalała. Kolejnym przeciwnikiem okazał się miał być Marcin Dubiel. I się na niego zgodziłem. Więc ta walka miała się już odbyć. Ja zacząłem przygotowania, ale tego podpisu na umowie dalej nie widziałem. Upominałem się. 10 dni, 12, 15, 3 tygodnie. Aż w końcu dowiedziałem się od kogoś zupełnie innego, że ta walka się nie odbędzie, że Dubiel ma jakiegoś zupełnie innego przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. Natomiast on mi powiedział pierwszy raz wtedy, że nie licz na tą walkę, ta walka się nie odbędzie, bo Dubiel się ciebie boi, ale szykujemy dla ciebie jednak Parisa Platynowa. Z pasutem walki za bardzo nie chciał, bo nie jest jego półki marzeń. Marzył o kimś, z kim ma historię, ale też mówił przed chwilą, że na walkę z Dubielem się zgodził, więc to taki z dupy argument. Tego samego dnia napisałem tego tweeta, w którym mówiłem już od początku, że ja nie będę z nim walczył. Nie, powiedziałem nie i koniec, kropka. Przeciwnik, no nie jest z mojej półki marzeń, z całym szacunkiem, no po prostu marzyłem o jakiejś historii, o czymś, co jest dla mnie ważne, a nie o tym, no, że po prostu no, śmieszne, zabawne kabarety no, będą z moim udziałem, no, że ktoś przyjdzie przebrany za mnie, czy tutaj, no zrozumcie mnie. No. Koniec końców on mówi, że poszedł na rękę Fame'owi i jednak zaakceptował walkę z Pasutem pod jednym warunkiem, że zrobią mu jakąś mega super wyjście do oktagonu, bo podobno bez tego nie będzie show. No w każdym razie pod koniec maja zgodziłem się na tą walkę 99%, jeśli załatwią jakieś takie wyjątkowe, zajebiste wyjście do walki, żeby po prostu zrobić show, bo ta walka nie byłaby show. Pokazuje, że kontuzja jest prawdziwa, a nie udawana, bo nawet na filmie u Buddy wiele miesięcy temu jest to udowodnione. Patrzcie, co on powiedział. Śmiał się z tego, że mam sparaliżowaną nogę, że ledwo chodzę, nie mogę jej zgiąć i że jak siedzę w restauracji, to mam nogę położoną na krześle. No na pewno dopierdala dobrze. On ledwo chodzi, on kuleje, na prawy pośladek bije, to widać, że noga mu się normalnie nie zgina w kolanie. Tam jest już takie, wiecie, stwardnienie stawu, że on już tak nogę trzyma cały czas prosto, bo jak nakuwa ten poślad, to już później, już kurwa, no nie odwrócisz tego.
Twierdzi, że jego życie jest coraz bardziej stabilne, ma inne nastawienie do życia i rozstaje się z Fame na pozytywnych warunkach. Powiedziałem, cieszę się, że rozstaje się z Fame w pozytywnych warunkach. No to tak jak powiedziałem, no miałem tą kontuzję, powiedziałem mi o tej kontuzji, to powiedzieli, jasne, Daniel, nie ma problemu, dajemy ci czas. Ale kiedy to wszystko się układa, a tam wchodząc w te walki, wszystko mi się jakby no, nie układa, no to ewidentny znak, żeby tego nie robić. I ja jestem w szoku, że ludzie tego nie rozumieją. Porównał też kontrakt z Fame do małżeństwa, co mnie rozbawiło. Moi drodzy, jeżeli bym wziął ślub i obiecał na śmierć i życie, czy tam do końca życia, że z kimś będę, ale po prostu coś mi się wysypie albo nie będę się czuł w tym związku, to mam siedzieć w tym związku, bo obiecałem, że będę do końca życia z tą osobą. No nie, jak najszybciej, po prostu to jest moje życie, szkoda życia. I też jeszcze widać, że ego tak jak miał, tak nadal ma wysokie, bo sądził, że jak powie ludziom, że zrzuca 30 kg do walki, to każdy będzie radował, jakim to on nie jest bohaterem, a każdy miał to w dupie. Jak powiedziałem, że zrzucam 30 kilo, to każdy miał to w p***, a myślałem, że będę bohaterem. To nie działa, szczególnie u mnie, no. Podsumowując, Majewski ma duże ego, ale on sam o tym mówi, więc to nie jest nic nowego, ale jego odpowiedź jest jak najbardziej słuszna. Chciał tam iść walczyć z osobą, która cokolwiek jakby wniesie pozytywnego poniekąd do jego życia, w sensie wiecie, na przykład rozwiąże sobie konflikt z Parisem, albo z Dubielem, który ma też dużo zasięgów. Później nastała kontuzja, też mu się ułożyło w życiu, też podpisał ten kontrakt w złym miejscu w swoim życiu, więc jakby no wszystko pod koniec no wychodzi na to, że to nie było dla niego, i tyle. Nigdzie nie pisał na 100%, nigdzie się nie podpisał, że na 100% będzie walczył z Pasutem, koniec, kropka. Fame mu dawało nawet i 2 lata, żeby sobie ogarnął wszystko, ale Pasut dalej mówił, że on ucieka. No generalnie, według mnie, dobra odpowiedź Majewskiego, nie wiem, by napisze, co wy tam myślicie. Całe 20 minut co możecie obejrzeć, nie wiem gdzie, pewnie na YouTubie jest jakiś reupload. Ja się z wami żegnam, widzowie, miłego dnia wam życzę i do jutra. Na razie.